to rzeczywiście jest ważne, żeby ten medal ktoś z polskiej ekipy zdobył szybko? Czy to jest ważne dla reszty sportowców? Byłeś, Władku, na dwóch igrzyskach, Marek na pięciu. Czy dla ekipy? Czy to w ogóle, czy to jest tak, że każdy patrzy na siebie i się nie interesuje, jak tam inni? Czy narasta taka atmosfera? Pamiętam, w Sydney żeśmy strasznie długo czekali na pierwszy medal. Cały pierwszy tydzień nie ma medalu. Czy to w ogóle rzutuje na ekipę, czy to jest tak, że każdy indywidualnie patrzy tylko na siebie, czy to twoje złoto, to rzeczywiście było w Moskwie takie przełamanie dla reszty? Ja uważam, że w ogóle medal zdobyć jest trudno, po pierwsze. No jedziemy wszyscy, ale świat nie śpi. No i w zależności, jak są ustawione dyscypliny sportowe, jakie mamy szanse, czy z naszych zawodników jest po to, żeby dostać się do finału maksimum, bo takich też mamy bardzo wielu, a ci medalowi, no to czasami jest szczęście, jak czasami w pierwszych dniach zdobywamy, a czasami właśnie parę dni musimy poczekać. Dobrze jest zdobyć wcześniej jeden czy drugi medal, no bo my jesteśmy w tej chwili w stanie zdobyć prawie w każdej dyscyplinie, w której startujemy, bo świat się wyrównał. Ja zdobyłem złoty medal, pierwszy dla Polski, złoty na olimpiadzie w Moskwie, gdzie w ostatnich pięciu dniach startowałem na olimpiadzie. Pod koniec za mną jeszcze zdobyło dwóch zawodników. Nawet w ostatnim dniu Kowalczyk, który skakał w koniach, właśnie na przeszkodach, tam zaliczył dobry przejazd i zdobył złoty medal. Ale na początku były medale cały czas, były jakieś tam brązowe i po jakimś tam czasie, oczywiście w wiosce olimpijskiej, bo pamiętamy, że myśmy zdobyli w Moskwie ponad 30 medali. No to była specyficzna olimpiada, bardzo dużo tych takich dyscyplin, w których nie mogliśmy zdobyć medal przez to, że no był bojkot mimo wszystko zachodni w kraju, ale po jakimś tam czasie mówi, no w końcu kiedyś trzeba ten złoty zdobyć, mamy srebrne, brązowe, no i na to złoto się czekało. Czasami zdobywa się, jak Maurer zdobyła, jeszcze nie było otwarcia olimpiady, a było już złoto, no to też jest różnie, ale oczywiście czekamy na te medale wszyscy i tak samo my zawodnicy, jak jesteśmy na tych startach, no to czekamy, no który w końcu ten pierwszy i kiedy będzie ten pierwszy, a później to leci faktycznie. Marku, pamiętam to Sydney, gdzie taka posucha była, tydzień mija, nie ma medalu, no i jest wtedy presja na całą resztę większa niż gdyby była jakby te medale. Myślę, że jest, ale tak naprawdę zawodnicy, jak wyjeżdżają, to jest dosyć ciekawe pytanie, bo odpowiedź jest dosyć skomplikowana. Z racji tego, że to kwestia jest do każdego zawodnika, prawdopodobnie każdy zawodnik by odpowiedział inaczej. Jeden przeżywa, emocjonuje się, że ktoś z innej dyscypliny, z mojego kraju zdobył medal i ale czad, super by było, żebym ja też zdobył, a drugi kurczę, no i go zżera od środka. I ten okres oczekiwania, jak on startuje na drugi dzień, czyli ten stres jest krótkotrwały, on wytrzyma, jest dobrze, bo to nie ma nic lepszego, ale w momencie, gdy to przedłuża się, on startuje w 10 dniu i on codziennie ogląda apel, bo jest albo poranny, albo wieczorny, wszyscy sportowcy się spotykają z danego kraju, otaczają, jest wymieniane, są miejsca, jakieś maskotki wręczane za najlepsze miejsca, oczywiście nagrody i wierszyki zawsze na drzwiach, gdzieś tam, gdzie ci sportowcy, którzy zdobywają medal, jest coś tam, kółka olimpijskie, jakiś rysuneczek, bardzo zabawnie to wygląda, ale wszyscy wiedzą, że tu mieszka medalista olimpijski, w tym miejscu, w tej drzwi. I faktycznie to jest indywidualna sprawa każdego zawodnika, jak on podchodzi do tego, że ktoś zdobył już medal. Ale czy czekają? Trudno mi powiedzieć. Każdy się skupia nad sobą, nad swoimi wynikami. Okej, świetnie, ja się cieszę. Co innego jest, gdy ja już zakończę swoją imprezę, swoją rywalizację, jak z dobrym wynikiem to jeszcze lepiej, to wówczas kochasz cały świat i wtedy bardzo mocno emocjonalnie podchodzisz do tego wyniku i wtedy kochasz wszystkich, ale nim swoich startów nie skończysz, to jednak podchodzisz do tego z taką jedną jednak dozą nieśmiałości, nie? Czekasz. Nie jesteś kibicem, jesteś sportowcem i całkiem inaczej to odbierasz. Tam nadal się zbroisz i czekasz na wojnę, nie? Wielką bitwę.